Witam Cię w mojej kuchni, zapraszam w kolejną podróż po zdrowie. Gotuj zdrowo, smakuj życie. Dzisiaj orkisz, a w rolach pozostałych kalafior, ser naciowy, owoc granatu i oczywiście przyprawy, ale o tym powiem w trakcie gotowania. Zaczynamy. Orkisz się gotuje. Mniej więcej 20 minut potrzebuje takiej średniej wielkości ziarna orkiszu, 2 do 1. Troszkę wody, troszkę ziarna, oczywiście szczypta konkretna soli. Możesz dodać też tłuszcz. Ja dzisiaj akurat nie dodałem i to wszystko połączymy z naszymi warzywami, o których mówiłem na starcie. Kalafior trzeba tylko umyć. Raz, dwa, trzy. Przygotujemy sobie, obetniemy te stwardniałe części. Pokroimy małe kawałki. Kalafior to bardzo zdrowe warzywo, bardzo go lubię, łączę go z młodymi ziemniakami, z jajkiem, ale w tym przepisie jest bezkonkurencyjny. Przekonasz się o tym, że pieczony kalafior naprawdę może podbić nasze kubki smakowe i to konkretnie. To warzywo też, które bardzo dobrze wzmacnia tarczycę. Kalafior gotowy, teraz przygotujemy sobie marynatę. Potrzebujemy oliwę, dosłownie 4 łyżki oliwy, do tego przyprawy, dodamy sobie kurkumę, mniej więcej taką ilość, kozieradkę, kozieradka to przyprawa, która świetnie wpływa na wzmocnienie żołądka i śledziony, ma bardzo spójny charakter z przyprawą curry, którą znamy, ale tak naprawdę często mamy nadwrażliwość na różne mieszanki, więc ta jednorodna przyprawa może zastąpić ten smak i w ten sposób też możemy cieszyć się takim lekko azjatyckim klimatem. Oczywiście nie może zabraknąć czosnku, mniej więcej połowa na taką ilość kalafiora, ząbka, sól, mniej więcej pół łyżeczki, raz, dwa, trzy. I to będziemy blendować. Marynata gotowa. Przypomnę, oliwa, kozieradka, troszkę czosnku, kurkuma, sól. Raz, dwa, trzy. Wymieszamy. Kalafior zamarynowany i wędruje teraz do piekarnika. Raz, dwa, trzy. Elegancko na około 25 minut. Kalafior już jest upieczony, nurkujemy do piekarnika. O, wygląda świetnie. Przypomnę, około 20 minut zapiekaliśmy nasz kalafior. Teraz w międzyczasie przygotujemy jeszcze młode pędy selera, które bardzo drobniutko musimy posiekać. Doda to świeżości, chrupkości w naszym daniu. Kalafior po upieczeniu jest bardzo aromatyczny, ale dla niektórych może być jeszcze mimo wszystko zbyt mało charakterystyczny w smaku. A seler jest intensywny, ciekawy, bardzo dobrze łączy się w tym daniu. Posiekajmy to bardzo drobno. Możemy sobie zostawić kilka listków do dekoracji. Raz, dwa, trzy. Bierzmy się więc za serwowanie. Orkisz ugotowany. Dodamy sobie do miseczki. Zobacz, jak pięknie. Fantastyczny, ciepły orkisz. To zboże, które jest bardzo tłuste.
energetyczne, posiada aminokwasy, które powodują wzrost serotoniny, także też orkisz jest zbożem, który poprawia nasz nastrój. Przypomnę, że kalafior wzmacnia tarczycę, także takie świetne danie na okres chłodniejszych dni. Polecam każdemu, kto chce naprawdę konkretnie organizm wzmocnić, ogrzać kuchnią roślinną. Teraz dodajemy kalafior, pięknie upieczony, mięciutki, ale jeszcze taki troszkę al dente, kilka kawałków, to porcja na jedną osobę. Jak chcesz, żeby bardziej chrupało, dodaj tych twardszych kawałków. Oczywiście nie może zabraknąć mojego ulubionego owocu granatu, ale jest on zawsze, pamiętaj, opcjonalny. I nasze danie fantastyczne, gotowe. Czas na degustację. Skosztujmy nasze danie. Ambrozja.